Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście Ultimate Mod Survival 2. Tak, bawimy się dzisiaj, kochani, dalej. Zrobiłem troszkę znowu rzeczy, dokładnie, jakich zaraz się dowiecie, ale w odpowiedzi na wasze info, które, że tak powiem, wrzucaliście mi, bardzo fajnie, że mi to pisaliście. Tak, tutaj weźmiemy, wytniemy troszeczkę tego terenu, ale to nie na odcinkach, nie przejmujcie się, nie bójcie się, wytniemy, wyrównamy, bo tutaj jakaś dziura, tutaj jakaś górka, tu tego, wiecie, to fajne jest, ale... No ale nie pasuje mi średnio i wtedy będę mógł wejście zrobić tak jak tutaj do tej farmy. Jak widzicie, farmę przerobiłem, no niestety stwierdziłem, że warzywka z harvesta się nie nadają niestety do... Zostawiłem tylko tak, żeby było kawę. Tak, tutaj coffee beans. Dobra, już mówię. Dostawiłem jeszcze jeden tutaj tak komposter i teraz się wszystko jest ok. Ten komposter pełną mocą idzie, ten też, a ten jeżeli coś zostaje, to tutaj wrzuca, więc jest ok. Trzy dają radę. Cały czas nawozi. Co tam się dzieje? Ciszej. Ja tu mówię. W środku zrobiłem prosto, ponieważ tu w tym momencie jest sytuacja taka, że zbiera... O, już sludge, trzeba się pozbyć tego sludge'a później. Ziemniaczki, nasionka, zboża, grzybki neterowe i marchewki. Wrzucę je do tej skrzynki. Tutaj oczywiście jest kabel prądu i przesyłania, więc przesyła itemki tutaj. Tu jest ustawione, że w pierwszej kolejności rzucić tutaj. Można też koblem załatać, żeby więcej nie wrzucało. I tutaj wrzuca nadmiar? Znaczy nadmiar. Wrzuca, aż się zestakują tutaj te. Jak się zestakują, to nadmiar leci. Właściwie tu można... Czekajcie, jak to się robiło? To się robiło... Tak. Disabled. O. Właściwie prąd też można disabled. O, będzie ładnie wyglądało. No i tutaj leci sobie nadmiar ten i wpada tutaj. Oczywiście, jak widzicie, zrobiłem dwa biofuele. Raz starczy, raz nie. Jeszcze nie jestem pewny, czy dwa będą, ale zawsze dwa lepiej. Na razie tutaj, jak widzicie, jest pełno, więc daję sobie radę. Właśnie, no i zrobiłem taki tunel z cizelka, z marmuru. Ja bardzo lubię marmur, wiecie, co z cizelka. Chisel to jest mod, który pozwala nam na... za pomocą... O, tu zrobiłem specjalne takie wygłoszenia. Za pomocą dłutka pozwala nam zmieniać pewne bloki w inne. Chodzi o wygląd, tylko i wyłącznie o bajerek. Także to jest zwykły marmur, tak jak możemy wykopać. Z niego mogę za pomocą właśnie dłutka zrobić. O, takie bajerki. A tutaj sobie... O. To są specjalne bloki, conduit, z tego co kabelki są, żeby zasłonić, żeby tu nie było widać, że one są. Dobra, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, za mało ich zrobiłem. Dobra, później jeszcze zrobię, ale już to wygląda jakoś fajnie, nie? Prąd się cały czas produkuje, więc już jest bardzo dobrze, bardzo dobra produkcja prądu, powiem wam szczerze. Zasuwa równo, więc jestem z tego zadowolony. Co tam się na górze dzieje do cholery jasnej? Znowu burza? Naprawdę? Tym razem gdzieś tam, nad moim drzewem. Zniszczy mi drzewo. Dobra, co jeszcze chciałem wam pokazać? A no tak, dosadziłem do końca tutaj te krzaczki. Ładnie wyrosły, ładnie to wygląda. Co jeszcze zrobiłem? Ano, zrobiłem coś w piwnicy, bo stwierdziłem, że trochę tandetą nasza piwnica wiała. Nie ta piwnica, tylko ta. Trochę tandetą wiała, więc zrobiłem to... Wszystko było albo żółte, albo niebieskie, takie kurne kaszana. Zrobiłem... To też jest cizelka blok. Tutaj zrobiłem o takie słupy. Tu już jest miejsce na następne teleporty, bramy. Tutaj dokończyłem już... takie przejście, o. I lampy śmieszne zrobiłem. Zobaczcie, to jest stained glass, light grey, impossible object, okrągły prawie, no. Prawie, jak się z daleka patrzy, to... Jak się robi impossible objects? Jest bardzo trudno, już mówię.
Na przykład, nie wiem, taki. Musimy zrobić Inglot Block. Unstable Inglot Block. Z 9 takich tych niesamowitych, kurna, Inglotów. I to boli jak cholera. Pamiętacie, jeżeli poprzednie odcinki, to wiecie, o co chodzi. Podłogę zrobiłem z kwarcu, z chisolowego, sobie zrobiłem kwarcy i sobie zrobiłem. Nawet fajnie wyszła ta podłoga, podoba mi się. No teraz to jakoś wygląda, chociaż na tym szarym, no tak, no niektóre zbrojki wyglądają do bani, ale... Myślałem, żeby białe, ale na białym to też... A! No i tu zrobiłem lepiej teleport nasz, tu był, pamiętacie, niebieski, ten niebieski jakoś mi nie leżał. I tutaj jest nasz teleport, wszystko fajnie. To też jest chisel. To jest hex coś tam, zaraz wam powiem. Hex... blok jest świetny po prostu. Heksowy. Zaraz. Tu są, o, różne kolory są, widzicie? Tam na dole. Albo takie większe siateczki. I robi się go bardzo prosto. Blok węgla i dookoła kamień. W zależności jak pokolorujemy blok węgla, taki będziemy mieli heks. Bardzo fajne. I to się zmienia, zobaczcie, jak przejrzycie się tam. Odrobinkę takie żyłki są i coś tam pływa. To też jest fajne, to jest Futura Circu, też z chiselka, też zrobiony. Sami sobie zobaczycie, to zaraz Futura, proszę. Futura, więc jest to bajecznie proste. Ja w ogóle się nie bawiłem tak tym chiselkiem. O, trzeba zrobić Futura blok, który jest stonebricki, kamień i redstone w środku. Dostajemy 8 sztuk. Później jak to wrzucimy sobie na dłutko, to mamy o takie różne rzeczy. O, nawet ten mamy taki fajny. Fajne rzeczy tu są, naprawdę bardzo fajne. Tylko trzeba nie przesadzać, bo będą lagi jak cholera. Tu włożyłem półpłytki, bo można, jak klikniecie, tutaj można wsadzić półpłytki, to będzie taki kamuflaż, nie? O. Faktem to tylko kamuflaż jest, taki bajer. Ale fajnie to wygląda, no. O wiele bardziej mi się podoba niż to, co było wcześniej. Takie nowoczesne, a tutaj takie mniej. No dobra, to jest to, co zrobiłem. Ja wiem, jeszcze jest masa rzeczy do zrobienia, a czasu cholernie mało. Co tam się... Taka mega burza idzie. Mega burza. No dobra. Dobra. Ja mam dzisiaj propozycję. No i posłuchałem was, odinstalowałem Enderzoo i powiem, i zaraz wam pokażę, jak to wszystko chodzi. Czekajcie, ostatni świat byliśmy tu. Zobaczycie, jak się spawnują teraz. Bez creeperów, bez... O! I tak być powinno, zobaczcie. Zobaczcie, ile tego jest. Jezu, jeden z widzów mnie pojechał, że to jest różowy. To nie jest różowy, Boże, co wy... To jest grana. Ty, co to jest? A, dobra. Ty cholero jedna. Dobra. No teraz to ich jest w cholerę i ciut. No, więc teraz to jako tako wygląda. Zobaczcie, ile badziewie. Wow! To nie jest bezpiecznie! I to nie jest różowy! To jest... Właśnie, jaki to jest? Pamiętajcie, jak trzeba się zapytać o kolor, najlepiej się kobiety zapytać. Czy coś tam... Co on wypuścił? Purple to już mamy. To ja więcej purple nie dziękuję. A, i mamy sadzonki, po 4 udało mi się wykopać. Bardzo ciężko tutaj te dropi sadzonki. Tragedia jest z tym dropieniem sadzonek, ale się da. Zostawiłem tylko slime z Tinkersa, czasem się pojawią, ale to jest nie problem. Dobra. Dzisiaj, ponieważ ostatnio bawiliśmy się, nie w poprzednim odcinku, tylko jeszcze w poprzednim, trochę techniką i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz mam zrobić. Właśnie, poczekajcie. Soul! Zobaczcie, ile dusz zebrałem za pallachi. A jak to się... Czekajcie. Jakieś rzeczy można z tego zrobić. Ja chciałbym... A pallachi, soul.
Apalachia. To są do przyzywania już bossów, widzę. Okej. Apalachia blok. Czekajcie, z fioletowy. Czy my mamy fioletowy już? Nie. To robimy fioletowe bloki. Czekajcie, czekajcie. Apala. Kurde, jak to się pisze beznadziejnie. Blok. Potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Nie wiem, czekajcie. Apalachia blok. Ile ja tego potrzebuję? 5, jeszcze 5. 45, jest. Dobra, weźmiemy sobie stack, zróbmy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mamy 10 na następny teleport. Teraz, jak to zrobić? Bo to trzeba... Dobra. To wszystkie dusze trzeba przerobić. Chyba trochę przesadziłem. Okej, okay, teraz trzeba to przerobić. Dobra. I teraz trzeba to zrobić. 31, dobra. Nowa zbrójka. Taka fajna. Nowa zbrójka. Czego jeszcze nie mam? Czerstwego plate'a i bucik. Co ona daje? Nie rozumiem. Damage, redukcja damage'u, czyli mniej obrywam. Jakie ja mam? Ja mam założone 26, a tu? 12%. Zaraz, patrzymy. 25, 26. Czyli to jest lepsze Divine. Dobra, to nie. To idziemy. Odłóżmy. Na przykład tu. To wygląda? Fajna! Taka z koronką. Tutaj same z koroną trzymam, takie wiecie. No dobra, ale to nie wszystko. Ale jest coś, co ja bym może chciał z tego. Apalachia Chunk. Co ja z tego mogę... Dobra. Czy ja chcę łuk? Te łuki to mnie tak średnio grzeją. 29? Czekajcie, a ten daje... No jasne. 29. 200, ale to ma. Ale to ma 200 użyć. Ajajaj. I mam spowolnienie mobków. Dobra, zostawmy sobie to na razie. To chcę. Koniecznie. 200. 20. Fu. To, czyli zamiast tego sobie zrobimy. Jedno by wypadało. Aha, brakuje mi już kryształów. Dobra, to czekajcie, to sobie zróbmy. Jak będę potrzebował, to duszę to sobie jeszcze pofarmię, nie przejmujcie się. Bo tam jest trochę craftingów, które będą mnie interesowały. Okej, 5. 5. Co tu jeszcze mamy? To mnie... No dobra, co jeszcze z tego mogę zrobić? Narzędzia mnie nie interesują. Aha. Czyli tak na... zaraz! Aha, to mogę tylko na czalk przerobić. Bo to nie ma EMC, nie ma. Ale przerobić można. Dobra, czyli my musimy... Chciałbym jeszcze sobie zrobić w takim razie to. No nie, no brakuje mi jednego... To jest jakiś karabin, ale jakiś kiepski, 14. Dobra, zróbmy ten łuk do kolekcji. Dobra, później sobie uzupełnię kolekcję. Zaraz zobaczmy, gdzie są te... Bo niebieski już wsadziłem, teraz będzie ten fioletowy. Fajnie, 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 fajnie to wychodzi, powiem wam. Gdzie są łuki? Tu są łuki. Hej, fajnie to wygląda. Okej, czyli to mogę... i miecz.
Wiecie co? Takie fajne... Tu taki podwójny. Takie fajne miecze to tu. O! Dobre. Bardzo mi się to podoba. Wiecie co, korci mnie, żeby do następnego świata pójść, ale mamy tyle roboty. To znaczy tak, mógłbym pójść do świata Divine RPG, bo mnie... Bo bardzo lubię ten mod. Nie wiem, niektórzy psioczą, że to jest dziadostwo, ale... Ale zobaczcie, no, po prostu to jest rewelacja. Gdzie jest mój... nie ta torba. Ta torba. Którzy zrób wielki backpack. Dobra, zaraz zrobię backpack. Tutaj jest. Ja już wiem, dokąd to prowadzi, ale chyba dzisiaj tam nie pójdziemy. Bo dzisiaj inne plany są. Dobra, backpack chcieliście, tak? Jakie mamy backpacki? Mamy różne backpacki. Mamy backpack z workbenchem? O, tier trzeci. Ile ja tych skórek potrzebuję przepalić? 9. Okej. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Już przepalamy. Zaraz zobaczymy, co to będzie z tego. Co to? Plastik się przepalał. Właściwie to można do systemu wrzucić. No proszę, ja was tam na górze, co się dzieje? Znowu się jakieś dziwne odgłosy wydzieją. O, tu jeszcze jeden mam Willwood. Jeden mogę skasować, czekajcie, do śmietnika. O, ten bardziej zniszczony. Okej. Zostawię sobie to. Chlap. Kurde, rewelacyjne te mięso jest. Już zrobił? Zrobił. Back. Jak jestem ciekaw, jak działa... Aha. Okej. Drzewka. Jezus, craftboxa, żeby nie mieć, no. Okej. Jak działa ten backpack? Czy tu mogę swoje rzeczy trzymać, a tu jest od razu crafting. Co to jest? Clear Craft Matrix. Aha. Okej. A ile tu miejsca jest? I czy mogę trzymać swoją zbroję na przykład? Zaraz weźmiemy sobie tak. No dobra, trzyma. Tylko, że to kurde małe jest. Do autocraftingu. Nie, nie pasuje mi. To za mały jest. Fajnie, że jest crafting, ale wiecie co? Nie leży mi to. Mamy taki backpack diggera. To jest na zasadzie, jak go mamy w ekwipunku, jak kopiemy, to różne surowce, co wykopiemy, wpadają. Mamy, o, tutaj różne, różniste backpacki. Mamy torby z Project Red. Takie, no właściwie możemy sobie czemu nie zrobić. No zróbmy sobie backpack. Oback. Jaki? Ja lubię. A zróbmy zielony tym razem. Po pierwsze potrzebujemy 9 takich. Stringi się skończyły. Idziemy. Niektórzy mówią, żebym bawił się MC, bo tego, żeby zainstalować mod. Przecież jest, to jest to. Tylko, że to jest nowy... Gdzie ta książka? W tym. To jest nowy mod, nowa wersja. Trzeba nauczyć go. O, jak robić stringi. To jest nowa wersja moda. Tego, nie wiem, czy ten sam twórca, czy nie. I ona nie jest dokończona po prostu, ale bardzo mi się podoba, dlatego jest tutaj. Dobra. Czekajcie, gdzie jest ten... Dajcie z diamentów trochę. Diamont. Aha, nie ma MC. To po cholerę ja to mam. To wywalić później. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rzucamy. O!
O Chryste, teraz to przegiąłem. Dobra, to niech, to ja sobie te diamenty zabiorę. Jeszcze w banku zostaje 4000. Bardzo dobrze. No dobra, widzicie, MC się przydaje, nie muszę polować na pająki. Dobra, co ja robię? Back. Backpack. Robiliśmy zielony backpack. Ile ja tego mam? Nie wiem, czy... Biały barwnik. Biały barwnik, białe kwiatuszki są. Okej. Okej. I... Aha, był bonmil. Głupi jestem, Jezus Maria, trzeba było... Dobra, nieważne. No mamy torbę. Zobaczmy, jak ona duża. I które, czy to jest jakiś tier 27 slotów? Jak ona wygląda duża? Czy ja wiem, ona po prostu fajnie wygląda, ale... Napiszcie mi w komentarzach, która dla was ładniejsza, ta czy ta? I takie będziemy używali. Na razie ją tutaj odstawię. Tego dużego backpacka nie robię, chociaż... Backpack. Dzisiaj odcinek backpacków, kurde. Ale to przez was to chcieliście, chcieliście mordować. Czarny, tradycyjnie. Znowu 9 tych. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobra. Widać, że to jest ten sam mod. Ale szybko to przepala? Nie ma szybciej przepalającego. Dobra, a back. I mamy czarny backpack. To teoretycznie mogę opróżnić. Wsadzimy sobie do czarnego backpacka, bo jest pojemniejszy, zobaczcie, pyk. Dobra, tu jest jedna zbroja, tu jest, nie wiem po co tą zbroję noszę. A, to miałem wyrzucić, bo do niczego mi niepotrzebne, o. Dobra. Pochodnia jest. Wiecie co? Ale korci mnie, żeby pójść do tego Divine RPG. Wiecie co? Zajrzyjmy chociaż. Dobra. Okej, chyba jest wszystko... Torba Venoma! I uśmieszek. Okej. Hej! Dobra, torba Venoma jest. Dobra. To wiecie co? Bo nie daruję sobie. Nie daruję sobie. Już zrobiłem ten teleport. Czy ja mam wszystko? Ja chyba wiem, co to jest za świat. Ojoj, chyba wie. Ojoj. Po co ja tam polazłem? Ja wiem, niedługo do termita trzeba iść. Jest plan. Cześć. Ciemno jak. To sobie zróbmy tu. B. Portal. Jakiś taki wyrazisty. Zobaczmy co... O! Ha! 2, 3, 4, 5. Nowe roślinki dla Venoma. Co? What? A tu ta roślina mnie bije. Okej. To ziemię by wypadało wykopać jeszcze z 5 sztuk, ale... No dobra, gdzie my jesteśmy i co my tu robimy? Boże, jak tu dziwnie. Kim wy jesteście? Ciema. A, to będzie golemy. Czekajcie, wiecie co? Bo tu Blitz, czy jaki tam inny z Thermal Expansion mi latał. Na szczęście one się rzadko spawnują. Ała! Ty, kurwa, jaki twardy. Nowe dusze. Ta, zobaczcie. System nie ma zasięgu. Ok.
Okej, ale to ma zasięg. No dobra, czyli mamy tu golemy. Szczerze, fajnie tu jest. Kurde. Co to? Co to jest grane? Zniknęło. No to dawaj, jeszcze jednego golema, bo jestem ciekaw, czy też jakieś nasionka gubi. O, zacznij, jak go spowolniłem. Ty widzicie te bąbelki? Ała, głupia trawa. Nie, nie, nie. Tak. Nie. Dobra, idziemy. Fajnie tu jest. Także. Ale. Przyjaciel, fiena, nie fien, nie friend, tylko fien. Spoko, dziura. Nie spadamy tam. Okej. To był slime z tego, z Tinkersa, nie? One się spawnują w ciemnościach, ale one rzadkie są, więc też nie mamy się czym przejmować. Dobra, szukamy. Czego my kurna szukamy? Czym ty jesteś? Ja cię coś kogoś pamiętam, ale. Skynet Tory. O! Fuck! Fucking hell! Serduszko! Ała! Głupie krzaki! Przy tej zbroi i enchancie i nagle. O ty, koleś! Głupia trawa. Dobra, nie wiem, idę na górę. Kim wy jesteście? A to są ci łucznicy, odpowiedniki łuczników pewnie. O kuźwa, jak to bije! Au! Trawa mnie bije! Kuźwa, co jeszcze mnie będzie biło? Schowamy się. Dobra. Czyli wniosek jest prosty. Gdzie jest? Wiecie co? Znaczy, ja nie miałem złotych jabłek. A masz 10. Te zwykłe, chodzi mi nie noczoskie tego, ale one wystarczą. Patrzcie, pyk. Wiecie co? 25, ciągle to jest lepsze. Haha! Dostał! Wow. Fajnie by było się przemienić w to. Ła. Co to jest za trująca trawa? Po 12. Kurde. Tu nie jest bezpiecznie. Tym bardziej na otwartym terenie. Dobrze, że mamy broń tą. Faktem jest to z innego moda, czyli Adventowa Ascension, ale. Wiecie co? To jest fajne, to. Tylko że leci takim łukiem i nie ma jakiegoś mega zasięgu. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Kurde, jaki eksplor totalny. Tu jest portal, to wiemy. A, też są rudy? Kurde, pozmieniali tyle, że ja już nie pamiętam, a kiedy ja to grałem w to? Muraczany ubije, zaraz się dorwę. Dostał. Ile on ma życia? Okej. A czy tak tym się da? Da się. O Jezus, pole wrednej trawy. Kurde, tu trawa nawet zabić chce. Dobra, ustaliliśmy. Mamy te wredne, na które trzeba uważać. Au! Nie widzę rudy. Mamy latające. What the fuck is that? Czym wy jesteście? Megalit! Cholera jasna! Dajcie mi tego megalita tutaj. Ile on ma życia? 350 pogięło?
No zobaczcie, jak... Po główkach. Megali. To nie jak z kamienia wyglądają, ale główki to nieduże mają. Auć. A ty co się tam gapisz? Popal się trochę. Dobra, poszedł. Tylko dusze. I tak spadły. O, a ty kim jesteś? Cześć. Samek. Kurde, wszyscy mi spadają do Wojda, no. Dobra, czyli mamy jakiegoś samka, jakiegoś megalita. O! Są. Gdzie jest mój kilof? Bardzo dobrze, lubimy kamyczki. Kamyczki. Ale grunt to backpack. Mamy teraz backpack taki konkretny, że... Na razie go nie używam, bo... Zaraz, poczekajcie. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Tu jest już Wojt, tak? A co jest na górze? A teraz cheat. Tylko 27-26. O kurde, tyle samo co ty... Nie, no dobra. Ale jaja. Niewiele więcej... Jestem ciekaw. Poczekajcie, ja zrobię eksperyment. Czekajcie. To jest pogięte. Cześć, Samek. Samek. No dobra. To przyznaję. Unbreaking, looting. Jest looting. Dobra. A teraz... Nie ty... Tylko ty. Da się za hitem, kurde, tego? Nie no, to jest Packer miecz. Dobra. Okej, mieliśmy zobaczyć, co jest na górze. Głupia trawa. Pior, cię nie lubię. Ostrzelałeś mnie ostatnio. Oj, spadł. No i spadłeś, widzisz, frajerze. Tak to jest, to co mnie bije. Cześć. No. Trzeba zainwestować w lepszy miecz w Diviner Peach. Stanowczo. No może weźmiemy ten... Właśnie, z tych dusz można zrobić już coś nowego. O, tylko trochę ich po... Co to poleciało? Nie wiem, tu wiecznie coś spada. Ty! O, ty chamie. Hucia! Patrzcie. Takie cwaniaki. Acia, hacia! Dobra, co to jest? Skyplant seed. What? Co to jest w ogóle? Tak można latać. O nie. W ogóle zjedzmy coś. Miałem na górę iść, zobaczyć. Kurde. Wspaniałe. Człowiek, który to robił, tego moda, naprawdę kurna genialne pomysły miał. Chociaż to jest ten sam człowiek, Ksolowa chyba bodajże, taki nick ma. Ten sam człowiek, co... Cześć. Nie będziesz mnie atakował, to dobrze. Ja sobie pokopię. Semeka, jak stanę obok ciebie, zaatakujesz? Cześć. Luzik to jest, cześć. No, to Luzik. Z Semkiem się zaprzyjaźniliśmy. Dobra. O! A, to te kurde mędy strzelające. Spadaj mi stąd. Spadaj, bo za... O, jak go uderzyłem. Czytuję się nowy świat. Dobra. Ja mam pytanie, co jest na górze. Jak się tam na tą górę dostać? Przelećmy się. Bo z tego co wiem, tu się nie generują żadne twierdze, żadne jakieś inne rzeczy, nie? Tu się coś zmienia, tu więcej kamienia jest. What the fuck? Las? Cześć. Albo z Advanced Station lepszą broń wziąć, zrobić, czekajcie.
Czekajcie. Możemy sadzonkę dostać. Fajne drzewa. To trochę creepy, ale przerażające. Nie, nie ma. Dobra. Nie no, pewnie można, tylko trzeba może ścinać pienie, one może, muszą same wypaść, a nie na zasadzie kilofem, nie? Jezu, jakie lasy tu są. Ulala, panie. Dobra, a co jest jeszcze wyżej? Bo ja widzę, że tu jest wyżej. Okej. I znowu las. Jesteśmy na... Dobra, to mi się podoba. Zobaczcie, jesteśmy na powierzchni. Jezu, dajcie ich. Dajcie ich wszystkich ściąć. Niech dadzą więcej nasionek. Już mamy 4 skyplanty, tyle... Oj, oj. Aha. Dobra, z tych duszy robimy miecz. Robimy miecz, nie? Czekajcie, gdzie to jest portal? Tak, żeby nad nim mniej więcej. Jak tu ładnie, płasko. To może by się podobać, gdyby nie do... Gdzie dostał? Czekajcie. No chodź. A masz ty, podłamendo. Trochę tak wygląda, jakby tutaj walnął jakiś meteoryt i wszystko było... What the fuck? A, tu. Wszystko pokrył... popiół. Dobra, tu weźmiemy sobie góra. Będziemy pamiętać, że tutaj jest jakby coś tak pasko, nie? Bo to fajne miejsce do bitwy. Dobra. Chodź. Fajnie. Ładnie tutaj jest. Poza tym, że się stermala te blice, kurna. Ale to dobrze. Przynajmniej się coś dzieje. To akurat z nimi nie mam problemu, to tylko z tymi zenderzumiałem. Dobra, to chyba wszystkie, że tak powiem, stworki zrobiliśmy. Czekajcie, wiecie co? Na koniec, bo to już... Jezus Maria, ile ja nagrywam. Dobra, to na koniec nic nie będzie. To już w następnym odcinku zrobię sobie mega broń. Wracamy. Fajny świat. Podoba mi się. Kurde, jakie ludzie to mają pomysły, nie? Kurna, genialne. Skytern? Czekajcie, a ze Skytern można... Czekajcie, a co to jest? Skytern. O, można jeszcze portal z tego zrobić. O kurde, ale jazda. Akurat będę miał tego tyle miejsca mam, nie? Subcio. Idę zobaczyć jeszcze tylko szybko farm. Tam przez okno. No dobra, można przez okno, no. Szybko farma. Jak farma daje radę? Czy produkuje już odpowiednie, kurde, jakie muszę to... A, bo na mnie tu nie było, biofuel, dobra. Czyli tu by trzeba było jeszcze postawić bloka, który będzie, że tak powiem, zapisywał ten czak, żeby to sobie pracowało. Ale jest dobrze. Czyli może jeden generator za dużo, ale... Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Napiszcie, co tam u was. Napiszcie w ogóle, co chcecie, żebym robił. Na pewno będę w następnych odcinkach chciał iść do nowych światów z Orespawn. To przede wszystkim, bo tam dużo ciekawych rzeczy. Może na The Queen byśmy poszli, na Królową. Byliśmy na Kingu. Jestem ciekaw, co ona tam wyrzuca. Ale to wszystko w następnych odcinkach. Więc... SMS. Więc trzymajcie się i do następnego. Hejka!